Tomasz Romanowski, a propos ognia, to Tomasz Romanowski przed X-Cage 7, witam. Witam wszystkich. Ewidentnie widzę właśnie ten ogień, tę energię w tobie, potwierdzasz? Potwierdzam. Widziałem również, że siedzisz w miejscu, w którym wszyscy jemy, chociaż, znaczy wszyscy powinniśmy jeść, ale niektórzy mają swoje pożywienie. Jakie jest u ciebie? Ty masz swoje, czy właśnie... Staram się korzystać z posiłków tutaj, które organizator nam dostarcza i oczywiście mam też swoje posiłki, takie sekretne swoje posiłki. Rozumiem. Z jakiegoś sekretnego powodu jestem na twoim celowniku. To chyba ma związek z ostatnią galą i z ważeniem, chociaż nic mi do tego, jedynie zauważyłem fakt. Natomiast ewidentnie chyba tak jakoś taka zeszła energia, kiedy się okazało, że masz idealną wagę dzisiaj. Wiedziałem już o tym z 20 minut przed konferencją, tylko że były problemy z moim ciuchem, z ciuchami moimi, bo kolega mi przyniósł nie te ciuchy, co chciałem na waży, nie musieliśmy trochę poczekać, ale się nie spóźniliśmy, akurat nie wyczytywali, także wszystko było dograne tak, jak chcieliśmy. Po prostu nie chciałem zawieść organizatorów i chciałem, żeby te ważenie zrobić zgodnie z tą godziną, które się zaczynało, nie? Mhm. Kiedy wszedłem właśnie na stołówkę, ponownie właśnie widziałem cię, tak jak w poprzedniej walce na X-Cage, że często jakby utrzymujesz kontakt z rywalami. Z czego to wynika? Znamy się. Z Kamilem Szymuszowskim bardzo się znamy, raczej bardzo się znamy, może nie bardzo, ale znaliśmy się poprzez trenera, bardzo miły trener, gdzieś tam, jakieś tam na wcześniejszych galach utrzymywaliśmy kontakty. Z wcześniejszą ze Skibą, jak walczyłem, to też na X-Cage, to walczyliśmy razem w Toruniu na poprzedniej gali, to się znamy, a oprócz tego trenowaliśmy razem na obozie w Wałczu. Na obozie sparingowym, gdzieś tam razem powymieniliśmy sobie parę ciosów, także się troszeczkę znaliśmy. Mój poprzedni przeciwnik to był Marcin Mencel, też się z nim znałem z obozu. No a wcześniejszy przeciwnik to był gdzieś tam z Węgier, także na obóz nie dojechał do nas. A nie wolisz także się wszystkimi... Nie, po prostu... Nie wolisz ich znienawidzić na moment, na jeden dzień? Nienawidzę ich cały czas. Dobrze to okazujesz. No, ale tylko do jutra. Jutra do godziny 21, bo 20:30 wchodzę, jest ogień, robię swoją robotę, schodzę, a później przybijam sobie pionę i idziemy na piwo, tak? Ktoś mądry nawet powiedział, że najgroźniejsze jest to, czego nie widać. Może. Ewidentnie było widać, zresztą z twoimi uderzeniami nigdy nie było problemu, ale mam wrażenie, że jeszcze mocniej przycisnąłeś, było to widać na mediatreningu. Nie, naprawdę poświęcam temu dużo czasu, staramy się, dziękuję wszystkim sponsorom, bo to dzięki nim mamy naprawdę jakiś tam dostęp do tego, co chcemy, do tego, co możemy, do tego, co kochamy robić, gdzieś tam nie koliduje nam to z jakimiś tam innymi sprawami, możemy trenować, nie musimy myśleć o jakichś tam, nie wiadomo, jakichś bzdurach, co chodzą po głowie. Robimy swoją robotę i przez to, jak są jakieś tam efekty, naprawdę dziękujemy. Dziękuję wszystkim sponsorom, dziękujemy za mnie, za brata. O, trochę ich mamy, także jeszcze zdążymy wymienić, ale dziękujemy za wsparcie. Właśnie powiedz, czy na przestrzeni lat, jak bardzo to się zmieniło, właśnie żeby znaleźć takich trenerów, kiedy na przykład idziesz do kogoś na boks, kiedyś szło się na boks, no to oni tak trochę krzywo patrzyli na MMA, oni to robili wszystko pod boks, nawet już mniejsza o nastawienie do MMA, ale po prostu idziesz na boks, robiło się pod boks, a teraz trzeba robić ten boks pod MMA, tak samo z innymi płaszczyznami, sztukami walki, więc no jak to się zmieniło na przestrzeni lat, żeby znaleźć takich trenerów, którzy rozumieją, że to się robi pod MMA? No mój trener od początku mojej tam kadencji w sztukach walki to jest Tomasz Stasiak. Mega mnie prowadzi, naprawdę, jeżeli chodzi o właśnie układanie mnie, jeżeli chodzi o ten luz taki, co mam, to ten, a wiadomo, główne sparingi robimy w Szczecinie, w Berserkerskim Szczecinu, Piotra Pagińskiego, też pozdrawiam wszystkich chłopaków ze Szczecina, ze Stargardu, no i tam ogólnie skupiamy się na jakimś tam ułożeniu swojego game planu do walki, czyli na sparingach, a tu przerabiamy jakieś tam inne drobnostki, szybkość i właśnie to, co jest też najważniejsze w walce, nie? Mhm. To, co widzisz, ten błysk, to właśnie później właśnie to robię w Stargardzie. Mhm. Jutro, pojutrze, czyli dzień po X-Cage 7 jest świetna gala, Arena Berserkerów. Oczywiście, że jadę. Właśnie, ale w czym X-Cage zwyciężyło nad areną, że walczysz tu, a nie tam? Bo wcześniej dostałem propozycję, a jeszcze o arenie wtedy nie wiedziałem i może i bym się tam bił. A może i też nie, bo wcześniej, kiedyś nie zrobiłem wagi na tą właśnie arenę Berserkerów, a to był u mnie w mieście turniej. No i tak to właśnie wyszło, nie? Ale wcześniej wiedziałem o X-Cage, już znacznie wcześniej i byłem przygotowany pod X-Cage. Miałem Salima najpierw, później się Salim zmienił na chwilę, wskoczył ktoś inny, ale później znów się wycofał i znów właśnie Salim, także
Przygotowywałem się cały czas do X-Cage'u, a dopiero po jakimś czasie się dowiedziałem, że jest arena, nie? Mhm. Czyli brat Sebastian walczy na tej samej rozpisce X-Cage 7. Ciebie to bardziej motywuje, czy wręcz odwrotnie? Kiedyś było odwrotnie. Bo w 2012 zdaje się walczyliście na tej samej. Podwójny stres, tak? Bardzo przeżywam. Naprawdę przeżywam bardziej dużo jego walki niż swoje. Już przyzwyczaiłem się do tych trochę jego tych walk, tych jego dramaturg, bo tam trochę lubiał przyjąć czasami i no co będzie, to będzie, to jest sport, my to robimy, bo to kochamy, nie będziemy tam sobie wytykiwać nie wiadomo co, on to kocha, ja to kocham, robimy swoje i tyle i oby było dobrze, nie? Mhm. I ostatnie, rekord 5-4 w twoim wypadku zawodowy, czy nie wiem, masz jakąś taką obawę przed tym, żeby nie wyrównał się ten rekord wygranych do przegranych? Zaczynałem. Tak. To cieszę się, że mam 5-4. No tak, teraz masz ewidentnie dobrą pasę. Poza ostatnią walką akurat. No, nie wyszło, bo kurczę, troszeczkę... Nie było po mojej myśli, nie? To nie byłem ja na walce, bardzo chciałbym zrobić ten rewanż. Wiadomo, z każdym, kto się przegra, to niby chce się do tego rewanżu, no ale z Kamilem naprawdę byłem... Po prostu byłem nie... To nie byłem ja, nie? A też Kamil trzeba przyznać... Zresztą można zobaczyć w wcześniejszych walkach, jak pracowałem na nogach, co robiłem w walce, jak wyglądała moja walka, jak przebiegała moja walka, jaką presję robiłem, gdzie tu po pierwszej rundzie po prostu zatkało mnie i nie byłem swój. Nie byłem, było tam jakieś parę przyczyn, to zostawię te przyczyny dla siebie. A trzeba też przyznać, że Kamil Szymuszowski na warunki na swoją kategorię wagową ma niesamowite, bo jest bestią. W porządku chłopak, tak, miły, dobry. Fajnie się zwalczyło. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy, Kamil. I na koniec, jak sądzisz, wynik tego pojedynku, mam na myśli, czy jest szansa, że przed czasem, czy przez decyzję? Nie, no to się okaże. Mhm. Czas pokaże. Jutro 20, zapraszam. O, nie czuję, że rymuję. Wszystko. Powodzenia. Dziękuję. Nie dziękuję. Cześć.